serdecznie Państwa powitać na naszej uroczystości otwarcia naszego nowego projektu Domu Seniora Martoni. Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie przyjęli nasze zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością dzisiaj. Zmieniło się postrzeganie tego typu placówek przez społeczeństwo. Tak, jest przyzwolenie, jest chęć oddawania w tej chwili osób bliskich w ręce wykwalifikowanego personelu, tak? Jest to zarówno z korzyścią według mnie, ale według też wielu specjalistów, zarówno dla pensjonariuszy, jak i dla ich rodzin. Grupa Marconi w branży medycznej jesteśmy od 2003 roku, a więc bardzo długo. Specjalizujemy się w rehabilitacji m.in. osób starszych, a także pielęgniarskiej, długoterminowej opiece nad osobami starszymi. Ale w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować założycielowi firmy, mojemu tacie Jerzemu Markiewiczowi za 30 lat trudu. Tak naprawdę to on postawił podwaliny do tego biznesu, a my dzisiaj możemy kontynuować. Ważne dla mnie wydarzenie rodzinne, także pozwolę sobie podziękować oficjalnie tacie, mając tak szacownych gości na sali. Powiedzieli mi, że tutaj będzie ten drugi obiekt i roztaczali wizję Semślen. No, jest to obiekt na miarę 20, pewnie 3 wieku, ale i jak potrzebny, to my chyba jako samorządowcy najlepiej wiemy. Już tutaj powiedziałam, że my z budżetu gminy do tej pory wydawaliśmy naprawdę niewielkie pieniądze na pomoc na ośrodki, na wsparcie dla osób potrzebujących, czyli umieszczaliśmy tych osób niewiele. W tej chwili to jest kwota ponad 1 000 000 zł w budżecie na 2020 rok, 1 200 000, a koszty w przeciągu 4 lat wzrosły o 360%. Więc to jest wskaźnik tutaj potwierdzający słowa Państwa, że te ośrodki są bardzo potrzebne. Bardzo gratuluję, życzę, żeby się tutaj wiele dobrych rzeczy działo, a ten zegar to jest taki zegar, żeby Pan odmierzał ten dobry czas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Panie prezesie, to już drugi dom, który otworzyliście w Świdnicy, natomiast no jest to dom o bardzo wysokim standardzie i takiego w okolicy chyba nie ma. Tak, dokładnie. W roku 2015, a dokładnie w kwietniu, mieliśmy okazję otworzyć naszą pierwszą placówkę. To było 25 miejsc. Od tego momentu upłynęło już prawie 4,5 roku. My przez ten okres bardzo wiele się uczyliśmy, wyciągaliśmy wnioski z naszej działalności i wyobrażaliśmy sobie, jak powinien wyglądać idealny dom seniora. W międzyczasie, bo w roku 2017 zwiększyliśmy nasz dom seniora o kolejne 23 miejsca, osiągając 48. Dzisiaj natomiast oddajemy 51 miejsc. Będziemy oferowali naszym pensjonariuszom 99 miejsc w bardzo wysokim standardzie. Tak naprawdę ten dom seniora, który dzisiaj oddajemy, jest to w pewnym sensie spełnienie wyobrażeń o domu seniora, o byciu liderem w branży, o kształtowaniu standardów tej branży. Tak sobie wyobrażamy nowoczesne domy seniora w regionie i w Polsce. Tego też konsultowaliśmy nasz projekt z specjalistami, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Chodzi o to, żeby tutaj seniorzy właśnie nie czuli się jak w większości tego typu domów.
żeby to był radosny dom seniora, żeby były radosne wnętrza, żeby skłaniały do tego, aby chcieć się rozwijać jeszcze, bo tak naprawdę wiek senioralny to nie jest w żaden sposób koniec drogi, to jest droga, którą można kontynuować, gdzie dalej się można rozwijać. I myślę, że tego typu wnętrza służą terapii zajęciowej, rozwojowi seniorów. Komfortowe warunki to jest tak naprawdę wstęp. Potem szeroki wachlarz usług, czy to terapii zajęciowej, czy tak naprawdę obsługi psychologa, czy opieki pielęgniarskiej, lekarzy specjalistów, to jest to wszystko, co też się musi wydarzyć, aby można było budować, tak modne słowo w tej branży, rodzinną atmosferę. Ale bez komfortowych warunków, szerokiego wachlarza usług na bardzo wysokim poziomie jest to niemożliwe. Także wstęp i wtedy dopiero budowanie rodzinnej atmosfery. To bardzo duża inwestycja, ten dom jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to jest duże ryzyko inwestycyjne. Co was skłoniło do tego, aby wybudować taki dom? Panie redaktorze, demografia jest bezwzględna i dane, które dzisiaj przytoczyłem, dane ONZ oraz dane GUS-u opublikowane w zeszłym roku pokazują wprost, że ilość osób starszych, ilość seniorów, zarówno tych seniorów 65+, jak i tych najstarszych seniorów 80+, będzie rosła w sposób liniowy. Z roku na rok ilość tych osób będzie przybywała w sposób bardzo, bardzo szybki. Widzimy po dzisiejszym domu seniora, który prowadzimy, seniorzy, ich rodziny przekonują się coraz bardziej do pozostawania w tego typu placówkach jak nasza, ponieważ są zaopiekowani. Jest opieka medyczna, jest opieka pielęgniarska, jest terapia zajęciowa, jest opieka psychologa klinicznego. Tak więc rodziny mogą spokojnie oddawać swoich bliskich pod opiekę naszą. Co nas skłoniło do otwarcia tak dużego domu seniora, tak dużej inwestycji? To, że w ciągu ostatnich 4,5 roku uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę rynkową, ocenę naszych pacjentów, naszych rodzin, naszych pacjentów. Skłoniło to nas do tego, żeby kontynuować naszą pracę, żeby udostępnić jeszcze większą liczbę pokoi, liczbę miejsc dla kolejnych seniorów. Wiemy, że robimy to dobrze, pokazuje nam to rynek. Praktycznie z dnia na dzień zapełniamy kolejne miejsca nowymi osobami. Taką podjęliśmy decyzję i myślimy, że jest to dobra decyzja.